Temat wiecznego synostwa Pana Jezusa Chrystusa, opisany w tej książeczce, jest o tyle ważny, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że pośród nieustannego wołania o pokój, miłość i tolerancję i jedność rozeznający człowiek Boży wie, że czystość, prawda i solidna doktryna są niezbędnymi składnikami jasnego, żywego świadectwa i dynamicznego, honorującego Chrystusa życia. Prawdy Bożej nigdy nie wolno poświęcać ani narażać na szwank. Dlatego jest to ważne, abyśmy te treści, którymi się będziemy tutaj zajmować, poświęcili resztce wiernych, bogobojnych wierzących, którzy w dniach ostatecznych walczą o prawdę na ziemi. Jak uczy nas Jeremiasza, 9 rozdział, 3 werset. Jeremiasza 9:3. Niech się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa. Postępują przewrotnie i są niezdolni, aby się nawrócić. Niech Bóg da nam łaskę, abyśmy stali, rozumieli i przetrwali. Prawdziwy Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa jest zbudowany na wyznaniu tej bosko objawionej i nieskończenie cennej prawdy. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Tak uczy nas Mateusza 16 rozdział, 16 werset. To stwierdzenie objawione apostołowi Piotrowi przez Boga Ojca przyszło w odpowiedzi na pytanie naszego Pana, a wy za kogo mnie uważacie? Z definicji ewangeliczny chrześcijanin potwierdza spośród różnych rzeczy absolutne i wieczne bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale szatan, arcywróg ludu Bożego, jest zdeterminowany, by pomieszać nasze rozumienie tej fundamentalnej prawdy i podważyć nasze zaangażowanie w nią. Dlatego ważne jest, aby uważać, że zrozumienie i zaangażowanie zaczynają słabnąć w związku z kwestią wiecznego synostwa Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jeśli druga osoba trójjedynego Boga nie była Synem Bożym aż do wcielenia, jak niektórzy obecnie nauczają, to pierwsza osoba nie była Ojcem aż do prawie 2000 lat temu. Tak, kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Jeśli druga osoba trójjedynego Boga nie była Synem Bożym aż do wcielenia, jak niektórzy obecnie nauczają, to pierwsza osoba nie była Ojcem aż do prawie 2000 lat temu. Jeden z ewangelickich teologów, który niedawno spekulował, że kiedy boska decyzja została podjęta w odniesieniu do wcielenia, każdy z trzech członków Trójcy mógł przyjąć różne role. To jest oczywiście błędne założenie. Można się zastanawiać, jak zgodnie z tym poglądem w ogóle mogły istnieć pierwsza, druga i trzecia osoba w bóstwie. Jedna herezja wydaje się zachęcać do kolejnej herezji. Oczywiście jest tutaj jeszcze jedna sprawa. Jeśli druga osoba nie stała się Synem Bożym aż do wcielenia, to czy był on naprawdę bóstwem przed tym momentem? Czy był naprawdę Bogiem przed tym momentem?
To pytanie jest bardzo istotne, ponieważ jak przekonująco wykazali liczni specjaliści na podstawie takich fragmentów jak Ewangelia Jana 5:18 czy 10:30-39 albo 19:7, Żydzi wyraźnie rozumieli twierdzenie Jezusa, że jest Synem Boga, jako roszczenie do absolutnego bóstwa, czyniąc siebie równym Bogu, czyniąc siebie równym z Bogiem. Tak mówi Ewangelia Jana 5, rozdział 18, werset. Wszystkie takie niebezpieczne spekulacje zostały zmiecione przez właśnie Słowo Boże, którego używamy w trakcie naszych rozważań, i dlatego jest to bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę o wiecznym synostwie Pana Jezusa Chrystusa. Wiecznym synostwie Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Słowo Boże jednoznacznie wykazuje, że nawet tak znane i cenne wersety jak Ewangelia Jana 3:16 stają się prawie niezrozumiałe, bez znaczenia, jeśli ojciec nie był ojcem, a syn nie był synem aż do wcielenia i po wcieleniu. Czyli widzimy wyraźnie, że to są rzeczy powiązane. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, mówi nam Pismo Święte. W jaki sposób ojciec mógłby to uczynić, gdyby nie miał syna? No więc twierdzenie, że Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym, jest atakiem bezpośrednim na Ewangelię Jana 3, rozdział 16, werset. Oby Bogu spodobało się użyć tych naszych rozważań do podniesienia serc Jego ludu na całym świecie, aby czcić, szanować, oddawać cześć wiecznemu Ojcu, wiecznemu Synowi, jedynemu, prawdziwemu Bogu, błogosławionemu na wieki. Stąd kluczowa jest kwestia boskości Syna. On jest Bogiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tak mówi nam Ewangelia Jana 1, rozdział, 1 werset. Więc nie daj się zwieść. Nieomylne Słowo Boże wyraźnie identyfikuje Jezusa Chrystusa jako Boga. Jest On wielkim Bogiem, jak mówi nam Tytusa, 2 rozdział, 13 werset. Jest także potężnym Bogiem, jak mówi nam Izajasza 9:6, i prawdziwym Bogiem, jak mówi nam pierwszy list Jana 5:20. Przypisuje się mu pełne i całkowite bóstwo. Bogiem było Słowo, tak mówi nam Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Chociaż jest Żydem według ciała, jest tym, który jest ponad wszystkimi, Bogiem błogosławionym na wieki. Tak mówi nam list do Rzymian, 9 rozdział, 5 werset. Poznać Pana Jezusa Chrystusa to poznać Boga. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, 8 do 9 wersetu. Widzieć Jezusa Chrystusa to widzieć Boga, bo kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Tak komunikuje nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, 9 werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego, mówi nam list do Kolosan, do 1 rozdział, 15 werset. I blaskiem Jego chwały i wyraźnym obrazem Jego osoby, mówi nam Hebrajczyków,
Pierwszy rozdział, trzeci werset. W nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Tak mówi nam list do Kolosan, drugi rozdział, dziewiąty werset. Wszyscy ludzie muszą czcić Syna tak, jak czczą Ojca, komunikuje nam Ewangelia Jana, piąty rozdział, 23 werset. Czcimy Ojca jako Boga i musimy czcić Syna w ten sam sposób. Syn Boży nigdy nie jest czczony, gdy zaprzecza się Jego bóstwu. Świadków Jego bóstwa jest wielu. I to możemy zobaczyć między innymi w tym, że Piotr odniósł się do Pana Jezusa, jako Boga. To widzimy w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Także apostoł Paweł ogłosił jego bóstwo w kilku miejscach, między innymi Tytusa. Tytusa, drugi rozdział, 13 werset, Filipian. Drugi rozdział, 6 werset. Także Rzymian, 9 rozdział, 5 werset. Izajasz zidentyfikował Mesjasza jako Boga, o czym czytamy w Izajasza, 7 rozdział, 14 werset i 9 rozdział, 6 werset. Tomasz czcił zmartwychwstałego Pana, zwracając się do Niego słowami Pan mój i Bóg mój, jak mówi nam Ewangelia Jana, 20 rozdział, 28 werset. A Jezus nie zganił go za to. To, co powiedział, było prawdą. Ponieważ Chrystus Jezus, Jezus Chrystus jest Bogiem, jest wszystkim tym, czym jest Bóg. W pełni posiada wszystkie atrybuty bóstwa i to wiemy ze Słowa Bożego. Jest święty, bo to mówi nam Słowo Boże i ono jest zapisane między innymi w Łukasza, pierwszy rozdział, 35 werset. Jest sprawiedliwy, o tym nam mówi pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Jest wieczny, o tym mówi nam Micheasza, piąty rozdział, drugi werset. Jest niezmienny, o tym mówi nam Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. Jest wszechmocny, o tym nam mówi objawienie, pierwszy rozdział, 8 werset i 22 rozdział, 12, 13 werset. Jest wszechobecny, o tym mówi nam Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. I jest też wszechwiedzący, o tym mówi nam Ewangelia Jana, 2 rozdział, 24 werset, 6 rozdział, 64 werset i 16 rozdział, 30 werset. Każda cecha, każdy atrybut należący do Ojca należy również do Syna. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, mówi Ewangelia Jana, 16 rozdział, 15 werset. Ponieważ Jezus Chrystus jest Bogiem, może dokonywać dzieł, których może dokonywać tylko Bóg. Tylko Bóg jest Stwórcą, a Biblia oświadcza, że wszystko zostało stworzone przez Syna. O tym nam mówi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, trzeci werset oraz Kolosan, pierwszy rozdział, szesnasty werset. Tylko Bóg może przebaczać grzechy, a Pan Jezus Chrystus właśnie to uczynił, między innymi w Marka, drugi rozdział, piąty do siódmego wersetu. Tylko Bóg odpowiada na modlitwę, a Pan Jezus powiedział, jeśli o co prosić będziecie w imię moje, ja to spełnię, mówi nam Ewangelia Jana, 14 rozdział, 14 werset. Tylko Bóg zasiądzie na ostatecznym tronie sądu, a Pismo Święte identyfikuje Pana Jezusa Chrystusa jako ostatecznego sędziego wszystkich ludzi. Tak mówi nam m.in. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 22 werset, i piąty rozdział, 27 werset. Kulty powszechnie zaprzeczają pełnemu bóstwu Pana Jezusa Chrystusa.
Liberalni teologowie robią to samo. Niewierzące serca odmawiają stawienia czoła temu, kim on naprawdę jest. Termin Bóg, Elohim, może być stosowany zarówno do prawdziwego Boga, jak mówi nam pierwsza Mojżeszowa 1:1, jak i do fałszywych bogów, o czym nam mówi druga Mojżeszowa 23. Święte imię Jahwe, pisane wielką literą jako Pan lub Bóg w Starym Testamencie w wielu przekładach, jest imieniem, które odnosi się tylko do Boga, wywodzi się od czasownika być i przekazuje fakt, że Jahwe jest tym, który był, który jest i który zawsze będzie. I to możemy porównać sobie z objawieniem. Pierwszy rozdział, 8 werset. Sam Pan jest bardzo zazdrosny o to imię i wszystko, co ono oznacza. Jak widać w fragmentach takich jak Psalm 83:18, to widzimy, aby ludzie wiedzieli, że Ty, który nazywasz się Jahwe, jesteś najwyższy na całej ziemi. Oraz ja jestem Pan, to jest moje imię, mojej chwały nie oddam nikomu innemu. Izajasza 42:8. Nie można przedstawić większego dowodu na bóstwo Chrystusa niż ten, że słusznie został nazwany Jahwe. Czy Biblia czasami stosuje termin Jahwe, Jehowa do Jezusa? Tak, Biblia czasami stosuje termin Jahwe do Jezusa Chrystusa i takie możemy tutaj zauważyć powiązania. Na przykład w 12 rozdziale Księgi Zachariasza Jahwe jest tym, który przemawia wersety 1 i 4. W wersecie 10 tego 12 rozdziału Księgi Zachariasza widzimy, że Jahwe mówi: będą patrzeć na mnie, którego przebili. Nie może to odnosić się do nikogo innego poza Chrystusem, jak widzimy to w Ewangelii Jana 19:37 oraz Objawieniu, 1 rozdział, 7 werset. Także wiemy, że Jahwe ze Starego Testamentu ogłasza się pierwszym i ostatnim, o czym mówi nam Izajasza 44:6. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, o czym mówi nam Objawienie, 1 rozdział, 8 werset, oraz 1 rozdział, 11 werset, oraz 1 rozdział, 17 werset, oraz 1 rozdział, 18 werset, oraz 22 rozdział od 12 do 13 wersetu. Także widzimy, że w Księdze Izajasza 6:5 prorok powiedział: bo moje oczy ujrzały Króla, Pana, Jahwe zastępów. Izajasz widział Jahwe. Apostoł Jan odniósł się do tego samego wydarzenia w Ewangelii według Jana, 12 rozdział, 41 werset, i jasno stwierdził, że osobą, którą widział Izajasz, był w rzeczywistości Jezus Chrystus. To powiedział Izajasz, gdy ujrzał Jego chwałę i mówił o Nim, odnosząc się w kontekście do Chrystusa. I także widzimy w Psalmie 23, wersecie 1, Dawid oświadczył, że Jahwe jest wielkim pasterzem owiec. Nowy Testament definiuje i identyfikuje Pana Jezusa Chrystusa jako wielkiego pasterza owiec. Tak mówi nam m.in. list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 20 werset, Ewangelia Jana, 10 rozdział, 11 werset i 10 rozdział, 14 werset. Stary Testament wielokrotnie odnosi się do Jahwe jako skały Izraela. Mówi nam to 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, 3 werset, 32, 4 werset, 32, 18 werset oraz Psalm
18, rozdział 2, werset oraz psalm 62, werset 1 i 2. Nowy Testament wyraźnie identyfikuje tę skałę jako Chrystusa, o czym mówi nam m.in. pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 4. W Księdze Izajasza, 43 rozdział, 10 do 11 wersetu i 45 rozdział, 21 werset, Jahwe oznacza, oświadcza, przedstawia się, oświadcza, że jest jedynym Zbawicielem. Nie ma innego Zbawiciela poza Nim. W Nowym Testamencie Piotr oświadcza, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, co czytamy w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 12 werset. W Księdze Izajasza 45, 21 do 22 Jahwe mówi: szukajcie mnie, a będziecie zbawieni. Nie ma innego. W Ewangelii Jana, 13 rozdział, 14 do 16 wersetu, powiedziano nam, że mamy patrzeć na ukrzyżowanego, aby zostać zbawionymi. I także mamy wyraźnie powiedziane, że w Izajasza, 45 rozdział, 21 do 23 wersetu, Jahwe mówi, że przede mną ugnie się każde kolano i przysięgać będzie każdy język. Ten fragment z Księgi Izajasza odnosi się przecież do Chrystusa. W liście do Filipian, 2 rozdział 9 do 11, 2 rozdział 9 do 11, tego, przed którym kiedyś wszyscy będą się kłaniać. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I to widzimy Filipian, 2 rozdział, 11 werset. Tak świadczy nam Słowo Boże i nie możemy przecież temu, co Słowo Boże nam mówi, w żaden sposób zaprzeczać. Z Księgi Izajasza 24-23 i Księgi Zachariasza 3-15-17 dowiadujemy się, że sam Jahwe będzie panował w Jerozolimie podczas nadchodzącego wieku królestwa i będzie pośród swego ludu. Nowy Testament wyraźnie identyfikuje tego przyszłego, tysiącletniego króla jako Jezusa Chrystusa. O tym czytamy w Objawieniu, 19 rozdział od 11 do 16 wersetu, 20 rozdział od 4 wersetu i 20 rozdział 6 werset. Tak więc widzimy, że z Księgi Izajasza 24-23 i Księgi Zachariasza 3-15-17 dowiadujemy się, że sam Jahwe będzie panował w Jerozolimie podczas nadchodzącego wieku królestwa, czasu Nowego Przymierza. Tak. Podczas nadchodzącego czasu Nowego Przymierza, czyli wieku Królestwa, i będzie pośród swego ludu. Nowy Testament wyraźnie identyfikuje tego przyszłego króla jako Pana Jezusa Chrystusa. I przechodząc dalej, znajdujemy takie miejsca jak Izajasza, 40 rozdział, 3 werset. Z Księgi Izajasza, 40 rozdział, 3 werset, dowiadujemy się, że Jan Chrzciciel miał przygotować drogę na przyjście Jahwe. W Ewangelii według Marka, 1 rozdział od 1 do 3, ten sam fragment odnosi się do Chrystusa. Jan Chrzciciel przygotował drogę Chrystusowi. I to nie jest nic dziwnego, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, gdyż Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego, i każda z tych trzech osób jest Bogiem, jest jeden Bóg istniejący odwiecznie w trzech osobach. W Księdze Izajasza, 8 rozdział, 13 do 14 wersetu, widzimy, że proroctwo stwierdza, że Jahwe będzie kamieniem potknięcia, skałą zgorszenia. Mówi nam to pierwszy list Piotra, 2 rozdział
od 7 do 8 wersetu. Te wersety z Księgi Izajasza odnoszą się przecież do Pana Jezusa Chrystusa. I widzimy jednoznacznie, że Jahwe istnieje odwiecznie w trzech osobach. Jest jeden Jahwe, odwiecznie istniejący w trzech osobach. Ojciec jest Jahwe i Syn jest Jahwe i Duch Święty jest Jahwe. Jest jeden Jahwe. I kolejne miejsce to jest psalm. W psalmie 34, werset 8 jesteśmy zaproszeni do skosztowania i przekonania się, że Jahwe jest dobry. Tak, bo Pan Jezus jest Jahwe. Do tego fragmentu wyraźnie nawiązuje pierwszy list Piotra, drugi rozdział, trzeci werset, który odnosi się do dobroci. Do dobroci i łaskawości Jezusa Chrystusa. Jeśli tak, to zakosztowaliście, że Pan jest łaskawy. I także widzimy w Starym Testamencie obietnicę. Stary Testament obiecuje zbawienie i wyzwolenie tym, którzy wzywają imienia Jahwe. I to będzie wydarzenie, które mamy zapowiedziane w Joela 2, rozdział 32, werset. Możemy to porównać z Dziejami Apostolskimi 2, rozdział 21. W Nowym Testamencie ten sam fragment jest używany do przedstawienia obietnicy zbawienia dla wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. I to jest przecież w Rzymian. 10 rozdział, 13 werset oraz w Dziejach Apostolskich. 2 rozdział, 21 werset i 2 rozdział, 36 werset. Dowody podane w Słowie Bożym pokazują ponad wszelką wątpliwość, że termin Jahwe może być słusznie zastosowany do Jezusa Chrystusa, ponieważ jest to termin, który ma zastosowanie tylko do bóstwa i ponieważ jest to termin, który można słusznie zastosować do Jezusa Chrystusa, musimy dojść do jedynego możliwego wniosku, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem Jahwe. Jest Synem Bożym, jak mówi nam Mateusza, 16 rozdział, 16 werset. I tak, jest Synem Bożym, bo tak mówi nam 1 Jana, 5 rozdział, 20 werset. Jest też to zapisane w Hebrajczyków, 1 rozdział, 8 werset. Jemu niech będzie chwała i cześć teraz i na wieki wieków. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby rozumieć te zagadnienia. Tutaj jeszcze na koniec warto zwrócić uwagę na to, że niewierzący uczeni często stosują pomysłowy schemat zmiany interpunkcji, starając się pozbawić list do Rzymian, 9 rozdział, 5 werset, jego wyraźnego świadectwa o bóstwie Chrystusa. Odpowiedzi na to pytanie udzielono wielokrotnie w wielu miejscach dyskusji na temat tej interpunkcji. Ja myślę, że to należy wziąć pod uwagę, żeby nie dać się okłamać. Także wiemy, że grecka konstrukcja drugiego listu Piotra 1:1 i to jest reguła Grenville'a Sharpa, wymaga, abyśmy rozumieli termin Bóg jako odnoszący się nie tylko do Boga Ojca, ale do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ta sama konstrukcja znajduje się choćby w Tytusa 2:13, gdzie wielki Bóg to nikt inny jak Jezus Chrystus. Oraz wiemy, że słowo Pan w liście do Filipian 2:11 to greckie słowo Kyrios, które jest konsekwentnie używane w tłumaczeniu hebrajskiego słowa Jahwe. A także wiemy, że są takie grupy, jak Świadkowie Jehowy, które zaprzeczają bóstwu Chrystusa i nauczają, że Jezus jest potężnym, anielskim stworzeniem, które zostało stworzone przez Boga Jahwe. Zdecydowanie utrzymują, że boskie imię Jahwe nigdy nie jest używane w odniesieniu do Chrystusa, co oczywiście widzieliśmy nie jest prawdą. Bardziej tutaj szczegółowa obrona doktryny o bóstwie Chrystusa może być
Dla tych, którzy mają zdolności czytania w języku angielskim, mogą skorzystać właśnie z Alvy Kleina, doktora Alvy Kleina. Jest to dostępne na prośbę u tych, którzy mają jego notatki, więc tutaj zachęcam do tego, żeby się kontaktować z spadkobiercami Alvy Kleina, jeśli ktoś chciałby z takiej możliwości skorzystać. Dziękuję za uwagę. To była pierwsza część serii Wieczne Synostwo Pana Jezusa Chrystusa.